Rafał, pozdrawiam serdecznie. Ty w trasie do Bułgarii, ja sam namierza z moich jabłoni z pola. Oglądam, co się urodziło. Pozdrawiam wszystkich na diecie karniwora i keto. Bez urazy oczywiście, ci co na smalcu i na 2 kg mięsa. Ja, temperatura na zewnątrz 32. Piękna pogoda, upał niesamowity, załączone ogrzewanie na full, jak słychać, nie ma grama potu, temperatura w aucie 56 teraz. I da się żyć, i tak się podróżuje. 5 godzin droga, 400 km i pełny energii zdrowiu. Świat jest totalnie chory, muszę powiedzieć, jak jestem już na filmiku, muszę się podzielić z wami. Ludzie robią fontanny, budują cuda, umierają, śmierć, ostrzegają. Ale cały ten system jeszcze ani razu nie powiedział, że wystarczy nie jeść, zrobić głodówkę. Wystarczy nie jeść. Zjeść jeden owoc, czy tylko szklaneczkę owoców borówki amerykańskiej. Mają pH zasadowe, nie podrażnią żołądka. Nie ma kwasu. Także idealne nawet to ma wrzody i nadżerki. Polecam. Nie zaszkodzi jego żołądku. Tylko wyłącznie głodówka. Tak podróżuję, jestem szczęśliwy. W takiej temperaturze, no niewiarygodne. Wszyscy mają klimę, umierają, wysiadają na tych stacjach. Golonka, kiełbaski, parówki. A ja tu jedzę, temperatura na full załączona, o 2 godzin tak jadę, 56 temperatura. Także podniecam się tym, pokazuje to, jak świat jest zagubiony i chory w tej rzeczywistości. O, już mam pełen benzyny, a na następnej stacji pokażemy, wysiądziemy. Także no, niesamowite, wystarczy 2 tygodnie, 3 tygodnie jest tego lata, wystarczy nie jeść, głodówka, okazja schodzić, zrobić detoks, oczyścić organizm, przejść na właśnie, w 7 numerze silna ketoza, organizm się oczyści, fagocytoza i nie ma problemów, nie bierzesz tabletek, nie idziesz do lekarza. Ja nie mam czasu się w sauny w domu włączać, prąd teraz kosztuje 2 zł za kilowat, a więc w aucie mam saunę za darmo. Parę godzin jadę, nie ma możliwości tutaj zesłabnąć. Ja oczywiście pokazuję tylko dla mojego organizmu, dla mojego ciała, kto zna swoje ciało. 5 dzień po normalii, ogromna moc i energia. Niesamowite jest. Wstałem o 4, śpię 3 godziny, prowadzę samą 12 godzin, cały dzień, tym upale. I cały czas mam załączone ogrzewanie tutaj, nie będę pokazywał, na full ogrzewanie i dmuchawa na full. 56 temperatura w środku i da się żyć. I nie potrzebuję klimy. I nie ma grama potu, nie kapie ze mnie. Ciało jest fajnie pokryte tłuszczem, pokryło się, wytopi się, wytopił się resztę tłuszczu. Wychodzą toksyny, wychodzą korki. Pozdrawiam wszystkich, cały świat jest zagubiony. Cieszę się, że chodzi o ocieplenie, może być 50 dla mnie, wtedy dopiero zacznę żyć. Ja jestem przygotowany do tego. Przez 30 lat robiąc gotówki, organizm się nauczył żyć w temperaturze ciepłej. I wystarczy nie jeść, tylko pić wodę, nie jeść 2 tygodnie, wszystkie choroby miną, tabletki odrzucisz i po prostu nie potrzeba chodzić po lekarzach i umierać, jak jest trochę temperatury. Nie potrzeba wentylatorów, lodów, okładania, umierania i tak dalej, przebierania koszulki, bo spocony. Nie ma grama potu, ludzie, tak się podróżuje w takich temperaturach. Ktoś powie, że jestem szalony, że wariat, że możesz wypadek zrobić. Nie ma możliwości. W tej temperaturze, jak jesteś głodny od rana, to jesteś jak zwierzę. Czujny, bystry, a nie tak zo leży, zwierzę pierdzi, a ma milion opiekunów i karmią 5 razy na dzień. Pozdrawiam wszystkich, Rafał, mam nadzieję, że dotarłeś do domu. Ja też spokojnie jadę. W tym upale, środek dnia, godzina 3. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam. Polecam takie podróż, to jest oczywiście zdrowy i nie ma problemu z sercem. Dziękuję, ponownie Mobari, czuję się niesamowicie dobrze i w takiej temperaturze mogę podróżować. Gdzie wielu ludzi to jest, umiera jak tylko temperatura jest powyżej 20 stopni. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie za uwagę i oglądanie moich kanałów. Dzięki, hej.